Ta miłość, która odnajduje człowieka, ta miłość, która pragnie żyć dla drugiego człowieka, dzisiaj w sposób szczególny realizuje się przez dar Bożego błogosławieństwa i Bożej miłości, bo to szczęśliwy i piękny dzień, w którym ci oto dwoje młodych ludzi przyszło przed ołtarz Jezusa Chrystusa, aby wypowiedzieć te sakramentalne słowa: ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. To oni, Kinga i Paweł, którzy w Dzień Dziecka 1 czerwca 2019 roku w tym kościele wypowiedzieli te sakramentalne słowa. Ten cud dokonał się w ich życiu. Choć sól i Pana Młodego są pracowane na niego. Cześć Paweł, cześć Kinga. Ja osobiście uważam, że fajnie trafiliście, dobrze się wam ułożyło w życiu. Żebyście mieli wspólne cele i je razem realizowali. Wyrozumiałości na pewno tobie, Kinga, życzę. Dziaczka jak najszybciej, bo tatuś Boże chciałbym z wózeczkiem pospacerować.